Etap czwarty, tu już się trochę będzie działo, ale nic skomplikowanego. Obracamy kostkę do góry nogami, tak jak mieliśmy. I powstało nam tak zwane małe T, ja to tak nazywam. Na różnych tutorialach też tak samo nazywają. Teraz patent jest taki, że naprzeciwko białego zawsze jest żółty. I to się nie zmienia. Czyli potrzebujemy utworzyć duże T, to jest małe T. Potrzebujemy duże T, ale warunek polega na tym, że nie może tutaj u góry być żółty. Dlatego, że żółty, jak go wrzucimy na prawo lub na lewo, nie może się tu znajdować żółty. Żółty zawsze musi być u góry. Szukamy jakiegoś przedłużenia T, na przykład o, tutaj nie ma żółtego, świetnie, jest niebieski. Dojeżdżamy tutaj i mamy tak zwane duże T, pierwsze i jest czerwone. I teraz tak, robimy drugą warstwę i ten klocek musimy się teraz zorientować, czy ma iść na prawo, czy na lewo. W tym przypadku ten niebieski kolor skoczy nam tutaj, a czerwony musi tutaj. Bo tu jest czerwony środek, czyli niebieski, czerwony. Łatwiej się nie da. Żeby go tutaj wrzucić, wykonujemy algorytm. Algorytmy będą dwa. Jeden jest na prawo, drugi na lewo. To są lustrzane odbicia. Jeżeli ma iść na prawo, robimy to tak. Góra idzie w lewo. Prawa strona do góry. Góra w prawo. Prawa wraca. Ta w prawo. Całym szorem. Raz w lewo i raz w prawo. Ja się za mocno nie zastanawiam nad tym, jak to działa, ale w każdym razie działa. Następny klocek. Czerwony i zielony. Szukam czerwonego. Jest. Duże T. Zielony. Na lewo nie, bo na lewo już jest ułożony. Dobrze. Czyli na prawo. Na prawo. Jeżeli na prawo mam go wrzucić, ten ma skoczyć tutaj. To tak jak pokazywałem. Góra. Lewo. Prawa strona. Prawo. 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 Lewo. Lewo. Prawo. Pyk. Pyk. Dwa już całe. Następny klocz. Obracam sobie górą. Dowolnie. Żeby znaleźć tylko. Wydruk nie był żółty. Teraz na prawo nie. A nie, na prawo nam pasuje. Na lewo jest ułożony, czyli jeszcze raz na prawo. Jeżeli na prawo, to góra w lewo. Prawo, 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 prawo. Lewo. O, prawo. I proszę. Stanem jeden tylko. O, i tu mamy taki przypadek, że musimy tego klocka wyciągnąć w tej chwili, ponieważ tu jest żółty. Tu jest żółty, tu jest żółty, tu jest żółty. Nie pasuje nam nigdzie, żeby go rzucić, bo jak rzucę go tego w prawo, to tu będzie żółty. Tu nie może być żółty, żółty musi być na górze. Muszę tego wyciągnąć, czyli zrobię sobie na prawo, wtedy go wyciągnę na górę, ten skoczy tutaj, ale wtedy będę już mógł go dopasować niebieski. Wygląda to tak, że normalnie na prawo. To jest góra w prawo, prawo, prawo. Lewo, lewo, lewo. Ok. Czy nam skoczył żółty z zielonym? Ale wyskoczył nam ten. Do pomarańczowego. I znów na prawo. Wrzucam go. Czyli jak ten na prawo, to góra w lewo. Prawo, 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 prawo. Pyk, pyk, dojeżdżamy. Dwie pierwsze ułożone. Teraz prowokuję sytuację na lewo, żeby pokazać, jak będzie wyglądała. Czerwony. Czerwony. Jeszcze na prawo. Na prawo. Czyli lewo. Ułożone. Gdybyśmy mieli na przykład
jak chcemy rzucić tego klocka na lewo, trzeba go będzie rzucić, to wtedy górę popchniemy w prawo i na lewej stronie zrobimy to samo. Do góry, lewo, dół, lewo, prawo, w lewo, w lewo. I wtedy ten klocek nam tutaj skoczył. Na prawo, ten klocek na prawo, czyli góra w lewo, prawą stroną się zajmujemy, lewo, w lewo, prawo. Czyli dolne warstwy ułożone.